Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na Stadionie Narodowym w Warszawie od 8 do 10 listopada odbył się event zwany Audio Video Show. Jak sama nazwa wskazuje, był on poświęcony nowinkom technologicznym z dziedziny audio i wideo. Z racji tego, że spędziłem tam całe 3 dni, to postanowiłem, że z tego eventu także zrobię relację. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Na początek jedna sprawa. Z tego eventu miały się pojawić dwa filmy. Jeden, który miał ogólnie przedstawić to, co Audio Video Show ma do zaoferowania, i drugi, który miał przedstawić głównie strefę słuchawkową. Problem tylko w tym, że całe 3 dni spędziłem na strefie słuchawkowej, dlatego też dostajecie tylko jeden materiał i to będzie materiał głównie opisujący strefę słuchawkową. Jeżeli to sobie wyjaśniliśmy, to możemy teraz przejść do samego materiału i będzie to, można powiedzieć, troszeczkę taki tour po tym, jak strefa słuchawkowa wyglądała. Kiedy przechodziliście przez główne drzwi, po lewej mogliście zobaczyć głównego współorganizatora właśnie strefy słuchawkowej, czyli sklep MP3 Store. I muszę naprawdę przyznać, że w tym przypadku naprawdę postarali się ze swoją wystawą, ponieważ mogliście tam znaleźć dosłownie wszystko. Słuchawki nauszne, wokółuszne, dokanałowe, dynamiczne, planarne, zbalansowane armatury, czy też kompletnie nowe wynalazki jak monitory wstęgowe, o których za chwilę sobie oczywiście powiemy. Były tam takie firmy jak Dan Clark Audio, czyli stare Mr. Speakers, były najnowsze Sennheisery typu HD820, mogliście także z dokonałówek znaleźć Campfire Audio, chociażby Andromedę, która jest bardzo, ale to bardzo popularna, z racji tego jak bardzo czułe są to dokonałówki. Ogólnie kto co chciał, to mógł właśnie na tym stoisku znaleźć. Ale to, co było najważniejsze i to, co było, można powiedzieć, najbardziej rozgłaszane, monitory wstęgowe, a mówię tutaj oczywiście o modelu RAL SR1A, czyli tak jak już właśnie powiedziałem, monitory wstęgowe, które do działania wymagają wzmacniacza kolumnowego, który posiada chociaż 100 W mocy, co jest oczywiście bardzo dużą ilością mocy. Niestety RALi nie było mi dane odsłuchać, ponieważ nie miałem na tym evencie na to czasu, z racji tego, że głównie na naszym stoisku, czyli właśnie stoisku Audeos, cały czas było pełno ludzi. Dalej przechodząc, mamy sklep Audio Magic i tutaj mogli się oni pochwalić takimi markami jak Fio, Noble czy Kain. Jeżeli chodzi o tę pierwszą, to byłem bardzo mocno zainteresowany DAP-em Fio M11 Pro. Fio M11 Pro jest to ulepszona wersja Fio M11 i główną właśnie tutaj, można powiedzieć, aktualizacją względem M11 jest zmiana wzmacniacza na wzmacniacz THX. Otóż wzmacniacze THX jest, można powiedzieć, takim trendem ostatnio, ponieważ są to naprawdę dobre wzmacniacze i posiadają bardzo, ale to bardzo mało szumu, a szum to było coś właśnie, z czym Fio M11 miał problem, zwłaszcza kiedy odsłuchiwały się takie słuchawki jak Campfire Audio Andromeda. Przechodząc w prawo, mogliśmy zobaczyć takie firmy jak JBL, B&O czy Pioneer, ale te firmy jednak mają tendencję jednak trafiać właśnie w takich mocnych konsumentów, dlatego też głównie ich po prostu ofertą to były jakieś tańsze słuchawki bezprzewodowe, które specjalnie mnie interesowały. No może oprócz Pioneera, ponieważ oni akurat mieli jeszcze wystawionego SE5 monitor, ale ja osobiście tych słuchawek kompletnie nie trawię, to jest po prostu nie moje brzmienie. Tak więc jeżeli sobie pójdziemy dalej, to zobaczymy chociażby stoisko Audese, gdzie było naprawdę wiele par oczywiście słuchawek planarnych, jednak tą najciekawszą, wydaje mi się, był oczywiście Audese Mobius, czyli podejście Audese do gamingowych słuchawek planarnych. No, trzeba im przyznać, że oryginalności to nie można im odmówić. Kiedy przeszło się na drugą stronę, mogliśmy zobaczyć wystawę sklepu RMS.pl, chociażby leżały takie słuchawki jak Focal Utopia, czy na oddzielnym stoliku pełno modeli Grado. Ja osobiście nie jestem zbytnio zwolennikiem Grado, nawet można powiedzieć sceptycznie do nich podchodzę, ponieważ te osoby nawet, które słuchają głównie neutralnego brzmienia, twierdzą, że Grado po prostu basu nie mają. A jak zapewne wiecie z mojego krótkometrażowego filmu The Journey Through Music, który polecam obejrzeć na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bas w moim życiu ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. Kolejny bardzo ważny i mocno rozgłaszany zestaw, który znajdował się we wszelakich reklamach strefy słuchawkowej, to było właśnie
combo, które znajdowało się na wystawie sklepu RMS.pl, ponieważ były to słuchawki planarne Hi-Fi Mensus Vara podłączone do wzmacniacza EF1000. Jest to combo, które kosztuje niebagatela 80 tysięcy złotych. No i oczywiście, jak to przystało na ten event, nie miałem okazji go posłuchać. Okej, teraz odejdziemy sobie od sklepu RMS.pl, obrócimy się o 180 stopni, żeby znaleźć się na wystawie Beyer Dynamica. I tutaj akurat zainteresowały mnie tylko dwie pary. Było to DT1990, a także T1V2. I oczywiście DT1990 jest to para, którą jak najbardziej pożądam, chciałbym ją oczywiście zakupić w przyszłości, a T1V2 to podobno, według wielu moich znajomych, miały być ulepszeniem od właśnie DT1990 i kiedy testowałem je właśnie we Wrocławiu na ostatnim micie, to stwierdziłem, że to są dwie kompletnie różne pary słuchawek i dlaczego w ogóle znajomi mówią, że to jest ulepszenie? Frequency response, czyli po prostu brzmienie, jest kompletnie inne, ponieważ T1V2 bardziej jednak wchodzi w górę i bardziej po prostu zaczyna tutaj sybilować i pokazywać po prostu stronę Beyer Dynamica, czyli bardzo wysoką górę, gdzie DT1990 są neutralne po całym dole i średnicy. I oprócz tego, że obie pary posiadają przetworniki Tesli, to wydaje mi się, że nie ma między nimi żadnego podobieństwa, dlatego też po odsłuchaniu 1990, a potem T1V2 stwierdziłem po raz kolejny, że to jest kompletnie inna para kaloszy i poszedłem bardziej w lewo, a w lewo znajdowała się wystawa Felix Audio, czyli mieliśmy tutaj wszelakie wzmacniacze lampowe. Ja osobiście nie jestem zbytnio fanem wzmacniaczy lampowych, nie lubię to po prostu tego brzmienia właśnie typowej lampki. I jeżeli chodzi o jakiekolwiek combo, które słyszałem dobrze z wzmacniaczem lampowym, to było Beyer Dynamic DT880 600 ohmowe połączone właśnie ze wzmacniaczem Lucarto Audio. Tak jest, podłączyłem słuchawki warte 600 do wzmacniacza, który ma około tam cenę 12 tysięcy i to wtedy grało naprawdę fajnie, było ciepło, jak najbardziej. Góra 880 była poskromiona, było to naprawdę fajne i żywe odczucie, ale tak naprawdę tylko to combo działało, ponieważ kiedy podłączałem cokolwiek innego, jak chociażby nie wiem, Sennheiser HD600, to po prostu było strasznie mulaste i dlatego bardzo stronniczę właśnie od jakichkolwiek wzmacniaczy lampowych. Przechodząc dalej, mieliśmy stoisko iFi Audio, gdzie mnie najbardziej ze wszystkich produktów zainteresował nowy model budżetowy, czyli iFi Audio Zendak. I tutaj też wyszły troszeczkę komplikacje właśnie, kiedy się na forum rozmawiało o tym modelu. Otóż, zazwyczaj kiedy wpisujecie samo DAC w nazwie, to chodzi wam o to, że wasz produkt jest konwerterem cyfrowo-analogowym i to jest jak najbardziej normalne. I sprawa wygląda tak, że w przypadku Zendaka jest to jak najbardziej konwerter cyfrowo-analogowy ze wzmacniaczem, więc to jest po prostu DACAMP. I w związku z tym potem poszły pewne plotki, że iFi Audio planuje jeszcze zrobić właśnie budżetową wersję, która będzie takim już swoistym właśnie DACAMPem z mocniejszym wzmacniaczem i on będzie kosztował mniej więcej tyle samo co Zendak. No jak się oczywiście potem okazało, to Zendak właśnie był tym DACAMPem, o którym wszyscy cały czas mówili, a że Zendak nie posiada jakoś specjalnie mocnego wzmacniacza, to widzę go tak naprawdę w użytkowaniu do bardzo czułych i bardzo łatwych w napędzaniu słuchawek nausznych, a także do kanałówek, oczywiście jeżeli szumy są na bardzo niskim poziomie, co też może się zdarzyć bądź nie. Jeżeli by pójść prosto od iFi Audio, to znaleźlibyśmy się właśnie na stoisku Audeos, gdzie spędziłem najwięcej czasu, ale z tego, że o Audeosie mam naprawdę wiele do powiedzenia, to przejdę sobie jeszcze na prawo, żeby porozmawiać o ostatnich firmach, jakie chciałbym dzisiaj omówić, czyli po pierwsze Final. Final jest to firma, która chociażby wystawiała właśnie na AVS-ie swoje topowe słuchawki, takie jak D8000, a także D8000 Pro, ale mogliśmy także u nich znaleźć takie modele jak Sonorus, model 6 czy model 8. Tutaj akurat najbardziej przykuł moją uwagę model Sonorus 8, a dokładniej nie słuchawki, a same ich pudełko, ponieważ właśnie dostaliśmy je na nasze stoisko Audeosa, były podłączone chociażby pod Bursona Conductora 3 i ja właśnie je otwierałem i ich pudełko, to jest po prostu drewniane pudełko ze złotymi rycinami, kiedy je otwieramy, to pierwsze co zobaczymy to oczywiście słuchawki opatulone w białym futerku. Jakie to było po prostu świetne. Same słuchawki w ogóle błyszczące, złoto, opady brązowe, no wygląda to według mnie tragicznie, ale pudełko wypełnione białym futerkiem, to po prostu było
świetne. No i oczywiście ostatnia firma poza naszym stoiskiem to była jeszcze firma Custom Art. Jak zapewne pamiętacie, recenzowałem słuchawki Custom Art VBA 1, czyli ich najtańszy wariant. I oczywiście były to słuchawki personalizowane dokanałowe, czyli takie, których możecie sobie zrobić odlew ucha i one będą tworzone na bazie waszego odlewu ucha, tak żeby była po prostu dla was jak największa wygoda i jak największa izolacja. Po FIBA 1 chciałem przetestować jeszcze dwa modele, ale ostatecznie nie napisałem żadnego maila z prośbą o testy, a był to model FIBA Black, a także Harmony 8.2. Jeżeli chodzi o FIBA Black, to udało mi się akurat go odsłuchać właśnie na AVS-ie i osobiście nie byłem jakoś specjalnie usatysfakcjonowany, głównie dlatego, że były one troszeczkę za ciepłe, może też troszeczkę ciemne, po czym jeszcze właściciel właśnie Custom Art powiedział mi, że zazwyczaj ciemki są jeszcze cieplejsze, czyli właśnie te, które są robione specjalnie pod wasze ucho, więc w tym wypadku FIBA Black kompletnie jest dla mnie zdyskwalifikowane, a Harmony 8.2 może sobie jeszcze w międzyczasie właśnie na testy wypożyczę, żeby zrobić o nich recenzję. Okej, czas na stoisko Audeos, czyli stoisko, gdzie spędziłem praktycznie cały event. Po prawej stronie, kiedy tylko się wchodziło, mieliście stoisko Bursona, a także Aune. Jeżeli chodzi o Bursona, to oczywiście tutaj flagowym wzmacniaczem był Burson Contactor 3. Wzmacniacz, który jest w stanie zapewnić wam 7,5 watów mocy. Dodatkowo mieliśmy jeszcze mniejsze Bursony, czyli właśnie Playmate'y w wersji Classic, a także Vivid. Przechodząc dalej, mamy flagowe combo Aune S6 Pro połączone razem ze wzmacniaczem S7 Pro. Dalej mogliśmy znaleźć także Aune T1S, czyli hybrydową lampkę, czy też zwykłego Dacampa X1S Pro. A jeżeli chodzi o słuchawki, które akurat na tym stoisku się znajdowały, to były to Meze Empyrean, Final D8000, a także Mr. Speakers, jeszcze Aeon. I z tych trzech par to akurat miałem pierwsze spotkanie właśnie z Mr. Speakersem, czyli z Aeonem. I to była bardzo ciekawa, można powiedzieć, para, dlatego że ona miała kompletnego low cuta. Ponieważ bardzo dobrze słyszymy średnicę, bardzo dobrze słyszymy górę, a dołu po prostu nie ma. Odsłuchuję Earth, Wind, Fire, September i ja po prostu nie słyszę nawet tej perkusji. Nic totalnie. I to było bardzo komiczne właśnie w tym wykonaniu. Zastanawiałem się, czy te słuchawki na pewno są dobrze napędzone, ale potem podłączając pod Bursona, no było po prostu to samo, więc tak naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi. Przechodząc dalej, mamy stoisko z kablami Effect Audio, które były głównie przeznaczone właśnie do słuchawek dokanałowych. Ja osobiście uważam, że mój słuch jeszcze nie jest na tyle wytrenowany, by słyszeć chociażby kable, ale muszę przyznać, że po raz pierwszy właśnie takowy kabel na AVS-ie usłyszałem i był to Effect Audio Janus Basso. Ale o tym kablu powiem wam, kiedy będę opisywał także słuchawki, z którymi właśnie tego kabla słuchałem, dlatego też przechodzimy teraz do strefy premium, jeżeli chodzi o słuchawki dokanałowe, ale firmy, która uważa, że słuchawki high-endowe także powinny być do zabawy. A mówię tutaj oczywiście o firmie Empire Ears. O firmie Empire Ears dowiedziałem się 1 czerwca tego roku, kiedy słyszałem je po raz pierwszy właśnie na micie we Wrocławiu. I ja osobiście jestem osobą, która nie sprawdza cen, kiedy słucha pewnych par słuchawek, ponieważ uważam, że jeżeli sprawdzę cenę, to po prostu wtedy, można powiedzieć, moja opinia będzie troszeczkę zależeć od tej ceny. Będę twierdził, że grają jak na tę cenę, bądź nie grają. Dlatego też wolę najpierw odsłuchać, stwierdzić, czy są fajne, czy nie. I potem dopiero sprawdzić cenę i się zszokować, bądź zszokować w drugą stronę, bo stwierdzę, że są naprawdę tanie, albo że są bardzo, ale to bardzo drogie. I niestety w przypadku Empire Ears jest nie w tę drugą stronę. Widełki cenowe tej firmy w Polsce zaczynają się od 2700 zł na modelu Empire Ears Bravado, a kończą na 16,5 tysiącach na modelu RAV, który posiada chociażby 4 przetworniki elektrostatyczne. Empire Ears RAV to była właśnie ta trzecia rzecz, która była bardzo mocno promowana na AVS 2019, dlatego ludzie przychodzili, żeby sprawdzać, jak to oczywiście gra. I można powiedzieć, że na stoisku Empire Ears ludzie podzielili się na dwa obozy. Jeden obóz, który twierdził, że najbardziej podoba mi się RAV, a drugi obóz twierdzi, że najbardziej podoba mi się Empire Ears Valkyrie, który kosztuje o połowę mniej, ale także posiada przetwornik elektrostatyczny. Ja akurat byłem właśnie w tym drugim obozie. Empire Ears Valkyrie to właśnie były słuchawki, które sparowałem razem z Effect Audio Janus Basso i muszę tutaj przyznać, to było najlepsze połączenie, jakie słyszałem na AVS-ie 2019 albo w ogóle słyszałem w życiu. Naprawdę.
miałem jeden utwór, który ma niebagatela 9 minut i 15 sekund, jak pamiętam, i nie jestem w stanie go poprawnie wymówić. Sound Seung Introduction to Rondo Capriccioso z soundtracku Shigatsu wa Kimi no Uso. Siedziałem po raz pierwszy w życiu, bite niecałe 9,5 minuty i słyszałem połączenie skrzypiec z fortepianem, które także akompaniował oddech skrzypaczki. I ten kabel zrobił coś, bo ja nie jestem w stanie tego opisać oczywiście, ponieważ nie jestem jeszcze na tyle wyedukowany muzycznie, ale ten kabel zrobił coś, że te skrzypce niby grały tak samo, ale wchodziły jednocześnie wyżej i nie sybilowały, a ten fortepian, właśnie te dolne partie, schodziły niżej, ale także nie było, można powiedzieć, zamulenia. Po prostu ten bas był nadal dynamiczny. Co się działo ze mną podczas odsłuchiwania tego utworu? Na 9 minut zamarłem totalnie w takiej pozycji. I tak po prostu słuchałem przez 9 minut tego, co się tam działo, bo nie byłem w stanie po prostu zrobić innej rzeczy. A kiedy odciągałem tę rękę potem po tych 9 minutach, to było tak. Z drugiej strony natomiast mamy Empire Is Wrath. I tutaj nie podobały mi się one o tyle, że to jest bardziej takie odczucie surrealistyczne, bym powiedział. Niby na początku wydają się ciemne, ale z drugiej strony dostajemy detal w każdym możliwym zakresie częstotliwości. Dalej mamy scenę, która jest bardzo duża, można powiedzieć, jest bardzo dobra separacja między instrumentami, dzięki czemu na każdym możemy się skupić, ale z drugiej strony bardzo ciężko je upozycjonować. Ciężko po prostu jakby stwierdzić, gdzie co tak naprawdę się znajduje, ponieważ jesteśmy tak jakby przytłoczeni tymi instrumentami. Oczywiście wiele też zależy od utworu, ale to nie tak, że się one nawarstwiają na siebie, tylko właśnie, że one są gdzieś położone i po prostu ciężko się wtedy skupić, ponieważ za dużo się dzieje, za dużo informacji przechodzi przez przynajmniej mój mózg. No i też bardzo ważna rzecz, błędy masteringu są wyciągane po prostu na pierwszy plan, więc jeżeli macie jakoś słabo skompresowane utwory bądź słabe źródło z niską rozdzielczością, to wtedy to naprawdę mocno usłyszycie. Tak więc te słuchawki, oprócz tego, że trzeba na nie wydać właśnie te 16,5 tysiąca, potrzebują też dobrego kabla, potrzebują dobrego źródła i potrzebują dobrych utworów, więc ogólnie jest to naprawdę duża inwestycja, ale jeżeli już zainwestujecie, to naprawdę będziecie mieli coś, czego nigdy w życiu nie doświadczyliście z pewnością. Shanling na AVS 2019 nie tyle się wystawił, co jeszcze przysłał swojego reprezentanta, który przyleciał prosto z Chin, żeby opowiadać o nowych produktach Shanlinga, którymi oczywiście były słuchawki dokanałowe Shanling M700, a także DAB, Shanling M6, a także pierwszą próbę wejścia Shanlinga w świat TWS-ów, czyli bezprzewodowych słuchawek dokanałowych True Wireless. I muszę przyznać, że właśnie modelem MTW100, bo o nim tutaj mowa, byłem bardzo już wcześniej zainteresowany, z racji tego, że TWS-y są po prostu bardzo, ale to bardzo wygodne. Dlatego, że nie mamy kabla, to siedzi nam tylko właśnie w uchu, dzięki czemu nie gniecie nam tutaj nigdzie włosów. Po pewnym czasie, jeżeli wybierzemy dobre typy, to ich praktycznie nie czuć. Mamy kontrolę na samych dokanałówkach, dzięki czemu możemy popykać parę razy palcem i na przykład zmienią nam się piosenki, bądź odbierzemy telefon. Ogólnie jest to bardzo wygodne. I chociażby kiedy na przykład rozmawiamy na głupim Discordzie na komputerze, łączymy nasze słuchawki dokanałowe po Bluetooth i możemy cały czas słyszeć naszych znajomych, którzy sobie rozmawiają, nawet kiedy pójdziemy do kuchni sobie robić obiad. Więc to jest bardzo, ale to bardzo konwencjonalne i bardzo wygodne. Ja odsłuchałem osobiście właśnie MTW100, zresztą tego, że są dwie wersje, BA, a także DD, czyli zbalansowana armatura, a także grafenowy dynamik. Zbalansowana armatura jest bardziej neutralna, grafenowy dynamik jest bardziej pod fałkę, czyli ma podbite basy, a także górę. Osobiście bardziej byłem zainteresowany oczywiście grafenowym dynamikiem, zresztą tego, że ja bardzo lubię fałkę. I tutaj muszę przyznać, to są słuchawki dokanałowe, które kosztują, DD kosztuje tam około 330 zł, BA kosztuje jakieś 380 i one grają naprawdę przyzwoicie. Oczywiście to nie jest tak, że one, można powiedzieć, biją rekordy w jakichś częstotliwościach, ale to jest naprawdę przyzwoite granie i za tę cenę jak najbardziej te TWS-y polecam, ale oczywiście na tym kanale znajdziecie jeszcze ich recenzje, ponieważ bardzo chciałbym je przetestować i przede wszystkim wam je
pokazać. Okej, naprawdę wiele informacji, ale wydaje mi się, że to już jest wszystko, co chciałem przekazać. Oczywiście oprócz tego, że naprawdę, ale to naprawdę AVS 2019 mi się podobał, ponieważ jest to ten typ eventu, który naprawdę lubię, czyli możliwość testowania wszelakiego sprzętu, ponieważ moje życie od jakichś 2 lat to jest tylko i wyłącznie testowanie sprzętu. I czy mi się to nudzi? Oczywiście, że nie, ponieważ testuję kolejny sprzęt i mam tu już naprawdę wiele po prostu recenzji do zrobienia na tym kanale, a także na kanale Hard PC, ponieważ tam także się udzielam, nie wiem czy wiecie. Dlatego też serdecznie chciałbym podziękować wszystkim organizatorom Audio Video Show za zorganizowanie. Oczywiście chciałbym podziękować sklepowi MP3 Store za współorganizację, zwłaszcza strefy słuchawkowej, czyli miejsca, gdzie spędziłem najwięcej czasu. I oczywiście chciałbym serdecznie podziękować sklepowi Audio za to, że wyraził chęć, by wziąć mnie jako pomocnika właśnie na stoisku, bym mógł informować kolejnych ludzi na temat wszystkich tych przedmiotów, które były u nas wystawiane. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Napiszcie na dole w komentarzach, jeżeli byliście na AVS-ie, co Wam się podobało najbardziej, jeżeli mnie także widzieliście, ponieważ było parę osób, które właśnie ze mną zbiło piątkę. Pokażcie się właśnie w komentarzach, bym też mógł Was zobaczyć. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie także o moim Instagramie bitulf.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, moje story, a także pisać do mnie wiadomości na direct message. Żegnam się z Wami, trzymajcie się i na razie.